Cześć, dzień dobry, witam wszystkich bardzo serdecznie. Nazywam się Marcin Podlacki. Zapraszam do obejrzenia kolejnego materiału na kanale. Tym razem będzie to materiał poświęcony jednej spółce. Chodzi o CD Projekt, no tutaj nie będę jakichś tajemnic robił. Natomiast poza analizą CD Projektu pojawi się tutaj też temat takiego ruchu na rynkach, który nazywamy short squeezem, wyciskaniem shortów, ruchem, który pojawia się w sytuacji, w której wiele podmiotów rozgrywa akcje, przykładowo danej spółki, na spadki, po czym pojawia się nagły, dynamiczny, bardzo mocny ruch w drugą stronę, ruch wzrostowy, którego celem jest między innymi właśnie pozbawienie środków tych, którzy shortują, czyli rozgrywają na spadki, no i zmuszenie ich do tego, żeby wychodzić z tych pozycji poprzez odkupowanie akcji, no i siłą rzeczy też napędzenie w tym przypadku ruchu wzrostowego. To oczywiście o short squeeze możemy mówić na przykładzie akcji, na przykładzie CD Projektu, już jeden taki ruch obserwowaliśmy kilkadziesiąt miesięcy wcześniej, natomiast no też jeżeli chodzi o, nie wiem, kontrakty CFD przykładowo, w sytuacji, w której spodziewamy się ważnych danych i załóżmy tym ruchem bazowym jest przykładowo mocny spadek, no to często też przed takim ruchem pojawia się podbitka, tylko po to, żeby właśnie z kolei te pozycje zarabiające na spadkach powycinać, powyrzucać i dopiero później ten ruch właściwy ma miejsce. Dlatego też trzeba się zabezpieczać poprzez stosowanie w odpowiednich miejscach stop lossów, take profit, jeżeli chodzi o kontrakty CFD, ale o tym dzisiaj nie będziemy mówić. Dzisiaj będzie o short squeeze na akcjach CD Projekt, akcje gamingowego giganta wyszły górą z długotrwałej konsolidacji, notują mocne wzrosty przy zwiększonych wolumenach, no i wygląda to naprawdę dobrze. Zobaczymy, na jak długo wystarczy tutaj jeszcze cierpliwości dużym podmiotom, a jest ich cztery, które rozgrywają akcje na spadki. O tym w tym materiale, będzie też o wynikach, kalendarzu, predykcjach na przyszłość, ale zanim do tego przejdziemy, wyświetlam materiał promujący partnera głównego, czyli Saxo Bank. Partnerem głównym kanału Marcin Podlacki Obserwuj, Inwestuj, Zarabiaj oraz grupy facebookowej Obserwuj, Inwestuj, Zarabiaj GPW z Marcinem Podlackim jest Saxo Bank. Jeżeli chciałbyś inwestować w jednym miejscu za pomocą jednej platformy, zarówno w akcje polskie, jak i zagraniczne, w indeksy polskie, jak i zagraniczne, europejskie, ze Stanów Zjednoczonych, Morze Azjatyckie, do tego waluty, surowce i inne, platforma od Saxo będzie dla Ciebie idealnym rozwiązaniem. Nie bez powodu platforma staje się coraz bardziej popularna w ostatnim czasie, mając na uwadze bardzo konkurencyjne prowizje, które mogą być niższe w ramach tego, jaki obrót na platformie będziesz generował, choć tutaj oczywiście poziom depozytu też będzie znaczący, ale już te prowizje minimalne, standardowe, z którymi zaczynasz, są bardzo konkurencyjne, niższe niż w polskich domach i biurach maklerskich, co zresztą też możesz sprawdzić. Zachęcam do założenia konta, czy to demonstracyjnego, czy na prawdziwe pieniądze, wykorzystując link zawarty w opisie do tego materiału. A teraz przechodzimy do transmisji. Pamiętaj o zostawianiu kciuków w górę oraz subskrypcji dla zasięgów. No i witam wszystkich ponownie. Przypominam, że w akcję CD Projekt możecie inwestować na platformie Saxo, Trader Go od partnera głównego naszego kanału. Mamy tutaj CD Projekt zarówno w zakładce akcje, jak i akcje CFD, czyli no, w tej grupie instrumentów, które umożliwiają rozgrywanie zarówno na wzrosty, jak i na spadki. W filtrach wybieramy sobie po prostu akcje, żeby było łatwiej znaleźć, wybieramy sobie z listy krajów Polskę i tutaj dajemy gotowe 223 spółki dostępne. No i mamy CD Projekt, widzimy CD Projekt, widzimy też ten mocny, kilkuprocentowy wzrost, którego jesteśmy świadkami podczas sesji 8 maja, który pozwala na pokonanie jak na ten moment poziomu 130 zł, ale to jest jedna sprawa, natomiast dla nas kluczowa była ta strefa jeszcze poniżej 120. Przypominam, 115, 117, 118 to tam mieliśmy górne ograniczenie kanału konsolidacyjnego, który zatrzymywał nam wzrosty i tak jak rozmawialiśmy o tym, dopiero wyjście górą powyżej to górne ograniczenie kanału konsolidacyjnego, którego rozpiętość to było około 15-20%, pozwoli nam myśleć o dalszych, ale przy okazji mocnych wzrostach. No i tak też się stało, ruch wzrostowy się realizuje, a CD Projekt też jest jednym z typów na miesiąc maj. Materiał z typami znajduje się oczywiście na kanale.
Bez problemu znajdziecie. Natomiast jeszcze w ramach takich małych ogłoszeń przypominam Wam o kciukach i subskrypcjach. Mamy, o w tej chwili nawet subskrypcja wpadła, mamy 7727 subskrypcji na kanale. Bardzo, bardzo mi zależy na tym, żeby w tym roku udało nam się dojść do 10 tysięcy, stąd też regularne treści dla Was. No i mam nadzieję, że zostawicie po sobie znak w postaci kciuka w górę, a także subskrypcji na kanale, żeby być na bieżąco z wszystkimi treściami. Przypominam też o grupie Obserwuj, Inwestuj, Zarabiaj na Facebooku, gdzie dyskutujemy codziennie o każdej sesji, a także pojawiają się informacje o aktualnościach. Co słychać? Co słychać w CD Projekcie? Patrząc na ostatnie newsy, widzimy tutaj m.in. rekomendacje Rady Nadzorczej w sprawie podziału zysku netto za 2023 rok. Tutaj jakiegoś zaskoczenia specjalnego nie było. Około 100 milionów złotych przeznaczone na dywidendę, co oznacza wypłatę 1 zł przypadający na akcję. W ujęciu procentowym to bardzo niewiele, to poniżej 1%, to taka można powiedzieć symboliczna dywidenda, ale też z drugiej strony tutaj raczej nie zakładaliśmy, że ona będzie wyższa. Poza tym przypominam, że CD Projekt jest spółką, która przede wszystkim liczy na dynamiczny wzrost w przyszłości. Cały czas bardzo dużo inwestuje, produkcje są bardzo kosztowne. Z racji tego, że po pierwsze długo trwa przygotowanie takiego tytułu AAA z budżetem powiedzmy na poziomie pół miliarda oczywiście złotych, tutaj trochę nawiązuje do Cyberpunka, ale już jak ten tytuł zostanie wyprodukowany, będzie mieć miejsce jego premiera i tytuł będzie dobry, będzie się cieszył wysokimi ocenami, jest realna szansa na to, że szybko koszty się zwrócą i później spółka zacznie już realnie zarabiać. Idziemy dalej, patrzymy co tam słychać na stronie głównej CD Projektu, cdprojekt.com /pl. Możemy oczywiście inną wersję językową sobie tutaj wrzucić. My jesteśmy na wersji językowej polskiej. Między innymi wyniki za 2023, które jeszcze na szybko sobie opublikujemy. Twórcy i twórczynie gry Cyberpunk 2077 zdobywcami nagrody podczas gali BAFTA Games Awards 2024. Tutaj spółka tym się chwali. Na stronie mamy między innymi też raporty bieżące, prezentacje czy kalendarz inwestora. Natomiast mamy też strategię i ta nas trochę będzie interesować. Nie powiem, że nie, bo między innymi w strategii możemy wyczytać o planach, o tych długofalowych perspektywach stojących przed spółką CD Projekt. I tutaj w pierwszych slajdach spółka informuje, kim jest, informuje o działalności podstawowej. Cel działania spółki to też nas specjalnie nie interesuje, to wszystko wiemy. Informacja o sprzedanych kopiach tych flagowców, Wiedźmin, cała saga, 65 plus milionów sprzedanych kopii, Cyberpunk 20 plus milionów, transformacja, rozwój, aktualizacja strategii względem pierwszego kwartału 2021 i tutaj już warto się na tym przez chwilę pochylić. Rozwój przyjaznego, zrównoważonego środowiska pracy, wprowadzenie zwinnych metodyk pracy, podjęcie decyzji o przejściu na nowy silnik do gier, to jest ważna sprawa, bo to też wszystko jest kosztowne, czasochłonne, wymaga odpowiedniego zaangażowania pracowników, ale z drugiej strony gry tworzone właśnie w oparciu o nowy silnik, jak tylko uda się wszystko dopiąć, będą po prostu lepsze i będą się przebijać na globalnym rynku gier. Poszerzenie dostępu do puli talentów dzięki dwóm przejęciom w Ameryce Północnej, to też o tym jeszcze zaraz będzie przez chwilę, powołanie CTO, CMO, rozwój franczyz na nowych porach, czy dalsze wsparcie Cyberpunka. Równoległa praca nad projektami AAA od 2022 roku, to bardzo ważne, bo wcześniej przede wszystkim spółka się skupiała na pojedynczych tytułach. Wiedźmin trzeci, Dziki Gon na przykład opublikowany w 2015, później wiele lat pracy nad Cyberpunkiem 2077, jeszcze później nad tym dużym dodatkiem Widmem Wolności. No a teraz kilka projektów rozwijanych równolegle. Czy to dobrze, czy to źle? Teraz ciężko ocenić, przekonamy się przy okazji już samych premier. Natomiast oczywiście to też wymaga większego zaangażowania kapitału, stąd też no, nie ma się co tutaj dziwić, że no, na przykład dywidenda jest taka, a nie większa, bo jednak te inwestycje czynione na bieżąco są spore. Główne kierunki rozwojowe, długofalowy rozwój franczyz, wzmocnienie zdolności produkcyjnych, aby móc dostarczać graczom więcej gier przy zachowaniu najwyższej jakości. No, to jest właśnie kwestia dyskusyjna, bo niektórzy woleliby, żeby ten format działalności został utrzymany, czyli jedna gra raz na kilka lat, ale po prostu z olbrzymimi zasięgami, sprzedażą i szybkim zwrotem.
Ale no, chcąc się rozwijać, to tych gier trzeba produkować więcej, jak choćby ci najwięksi producenci już nie tyle w Europie Środkowo-Wschodniej, ale na całym świecie. I dodatkowo wprowadzenie rozgrywki wieloosobowej to może być krok milowy dla spółki. Ambicje ESG to nas aż tak bardzo nie interesuje. Podejście, tu jest nieco szerzej rozpisany właśnie ten rozwój, zwiększenie efektu koła zamachowego wraz z rozwojem skoncentrowanych wokół gier franczyz oraz dążenie do maksymalizacji momentum. Książki, gry mobilne, telewizja, filmy, seriale i inne tego typu rzeczy, które budują rozpoznawalność nie tyle nawet samej marki CD Projekt, co po prostu samych tytułów. Rozwój produktów właśnie towarzyszących w oparciu o licencje, koncentracja na podstawowej działalności, opowiadanie wciągających historii, no, żeby ta fabuła po prostu sprawiała, że gracz nie tylko pobierze, pogra 29 minut, żeby oddać na Steamie za darmo grę, ale pogra dłużej, no i będzie z tej rozgrywki zadowolony i chętnie będzie do danego tytułu wracał. Widmo wolności, no i tutaj jest to właśnie kwestia dużego dodatku, o którym też spółka po drodze informowała, który został opublikowany. Spółka pracuje nad projektem Syriusz, to jest duży tytuł, kilkadziesiąt osób nad tym tytułem pracuje, oczywiście jeszcze kawałek drogi do samej publikacji, ale oczywiście inwestorzy czekają w ramach kontynuacji właśnie sagi Wiedźmina. Mówimy też o projekcie Polaris, gra fabularna w otwartym świecie stworzona na fundamencie doświadczeń z produkcji Wiedźmina III, więc to kolejny duży tytuł, nad którym spółka pracuje. Canis Majoris, tak to dokładnie się nazywa, gra fabularna dla jednego gracza z otwartym światem osadzona w uniwersum wiedźmińskim, więc tutaj widzimy, że spółka nie rezygnuje z tego uniwersum, chce to uniwersum rozwijać. Projekt Orion, sequel do Cyberpunka 2077, to też duży tytuł, natomiast to jest jeszcze pieśń przyszłości, jak to czasem się ładnie mówi. Przypominam o tych nowych studiach w Ameryce Północnej, Vancouver oraz Boston, i ten właśnie, to studio w Bostonie, niezależne od bostońskiego studia The Molasses Flute, żeby była jasność, tutaj też taką gwiazdkę mamy z wyjaśnieniem, do tego Warszawa, siedziba główna i jeszcze oddziały we Wrocławiu i Krakowie. No, w ramach rozwoju, kto wie, czy tych oddziałów nie będzie jeszcze w przyszłości przybywać. I do tego jeszcze trzecia franczyza, projekt Hadar, o którym też się tutaj sporo mówi, ale jest jeszcze bardzo wiele niewiadomych. Projekt w 100% autorski, nowe, odrębne IP, niezależne od Wiedźmina i Cyberpunka, więc tutaj no, wchodzimy na te nieznane wody i możemy oczywiście bazować na popularności spółki, rozpoznawalności, ale ciężko cokolwiek więcej na ten temat powiedzieć. Na pewno to może być pozytywne zaskoczenie dla inwestorów, akcjonariuszy. Pytanie, czy są jakieś wygórowane oczekiwania? Chyba niekoniecznie. Które miałyby na przykład napędzać ten ruch wzrostowy, którego jesteśmy świadkami. I tutaj właśnie mamy te jakby kontynuację, nazwijmy to, tego uniwersum Wiedźmina, Cyberpunka i to nowe IP właśnie nazwane Hadar. Do tego rozgrywka wieloosobowa, bardzo istotny element, który myślę, że tutaj mógłby przyciągnąć graczy na zdecydowanie większą skalę niż do tej pory w ramach tytułów single player. Ekspansja w kierunku filmów, telewizji, też ważna sprawa. No i tak to tutaj wygląda. Dodatkowo przypominam o kalendarzu inwestora, który możecie na stronie sprawdzić. Tutaj też pojawiają się informacje o publikacji regularnych wyników. No i też mamy sprawozdanie za 2023 rok. Był to dobry rok. Przychody przekroczyły 1 miliard złotych, 1,2 wobec 950 milionów w roku 2022. Zysk netto przypisany właścicielom CD Projekt spółka akcyjna 481 milionów wobec 346 milionów w roku ubiegłym. W samym raporcie za 2023 spółka mówi trochę o ryzykach, między innymi o ryzyku kredytowym i o ryzyku płynności. Niewłaściwe zarządzanie kapitałem i ryzykiem płynności może generować ryzyko jej utraty skutkujące opóźnieniami w pokrywaniu zobowiązań lub niemożnością ich pokrycia. Oczywiście to ryzyka, to nie jest powiedziane, że to się musi wydarzyć, ale no jest to opisane w samym raporcie, więc warto na to spojrzeć. Jeżeli chodzi o same tytuły, to tak na szybko sobie na Steam Database spójrzmy, co tam słychać. Cyberpunkiem 2077 w tej chwili, w momencie nagrywania tego materiału,
Mamy pełną cenę, 199 zł w polskim złotym siłą rzeczy. W przeliczeniu na dolary i euro wychodzi bardzo korzystnie, bo 60 dolarów to obecnie 241 zł, a więc premia 21%, a w euro jeszcze korzystniej, bo wychodzi 258,82, to jest aż o 30% więcej niż w przypadku tej ceny bazowej w polskim złotym. 13,5 tysiąca w tej chwili graczy, to jest oczywiście raczej słaby wynik, bo też takie godziny nie zachęcające do tego, żeby grę odpalać i grać. Natomiast piki dobowe w ostatnich dniach dochodzą do 25, a w weekend nawet przekraczają 30 tysięcy, czyli cały czas gra się cieszy sporym zainteresowaniem. W top sellerach w rankingu na Steamie 58 miejsce, w tej chwili narastająco, więc cały czas ta sprzedaż utrzymuje się na niezłym poziomie. I teraz przechodzimy już do analizy stricte właśnie short squeeze'u, czyli tego tematu bazowego tego naszego materiału. Uważam, że te podstawy warto było znać, wiedzieć i o tym pamiętać, żeby to też nie było tak, że spółka po premierze Widma Wolności nic nie robi, osiadło na laurach i spija śmietankę z zysków ze sprzedaży kopii, choć na razie to jeszcze koszty trzeba byłoby pokryć, bo one są olbrzymie, przecież prawie 400 milionów, jeżeli chodzi o samo Widmo Wolności, o tym pamiętamy. Przypominam, że w akcjonariacie spółki w topce mamy czterech panów, pana Iwińskiego, Kicińskiego, Nielubowicza oraz kolejnego pana Kicińskiego, którzy łącznie posiadają około 35% akcji, spore zaangażowanie OFE, TV, kilkadziesiąt tych podmiotów, łącznie 53%, czyli free float około 47%, można by powiedzieć, poza dużymi podmiotami, tyle akcji jest w rękach ulicy. Kapitalizacja około 15 miliardów złotych, to i tak się nieco poprawiło, bo było mniej, było bliżej 10, kiedy kurs był poniżej 100 zł za jedną akcję, ale przypominam, że też mieliśmy i 40 miliardów złotych, kiedy akcje drożały i pokonały na chwilę poziom 460 zł przed premierą Cyberpunka 2077. Patrzymy na notowania historyczne, ostatnie dni, czyli środek majówki, sesja czwartkowa i poniedziałek plus wtorek, plus w sumie ta sesja dzisiejsza, środowa, 8 maja, przynoszą podwyższone obroty. No, dawno takich obrotów po 80 milionów na akcjach nie mieliśmy. Ostatnio to trzeba byłoby spojrzeć na 2 kwietnia. Widzimy, że tutaj taka jedna sesja miała miejsce. Wtedy też byliśmy świadkami tej podbitki. Chyba wtedy była publikacja raportu, tak w ogóle, ale wtedy kurs był też przygaszony. Ze 124 zjechaliśmy na 119 i wtedy jeszcze walczyliśmy z tym oporem. Natomiast teraz już te obroty utrzymują się na poziomie wysokim. To czwarta z rzędu sesja i przy okazji odbywają się na akcjach mocne wzrosty. W rejestrze krótkiej sprzedaży mamy 4 pozycje short: AQR Capital Management, Arrow Street Capital Limited Partnership, Marshall Ways oraz Celebra Capital Limited. I tutaj ostatnia aktualizacja to dzień dokładnie 7 maja, a więc na ten moment nie ma informacji o tym, żeby ci duzi gracze, którzy rozgrywają CD Projekt na spadki, mieli rezygnować z tych pozycji, choć mając na uwadze te bardzo mocne wzrosty, no wydaje się, że ta presja, ciśnienie jest coraz większe i niewykluczone, że na przykład podczas dzisiejszej sesji te shorty są zmniejszane. 1,5, 2,2, 3,19%, tyle akcji jest shortowanych, a przynajmniej tyle było wczoraj na zakończenie sesji. Więc bardzo dużo i przy takim poziomie te mocne wzrosty uważam, że tutaj będą spory niepokój wywoływać na rynku i myślę, że wychodzenie z tych pozycji powinno jeszcze bardziej, zdecydowanie bardziej wzrosty na akcjach spółki napędzić, tak żeby pojawił się już spekulacyjny ruch wzrostowy. Poniekąd jesteśmy już takiego świadkami, bo akcje radzą sobie naprawdę dobrze. Na ten moment jesteśmy świadkami próby takiej powtórki z rozrywki. 2 short squeeze'y ja ogólnie kojarzę, jeżeli chodzi o CD Projekt, tak w miarę dobrze. Pierwszy, ten najbliższy nam, to short squeeze z czerwca 2023 roku, kiedy kurs po długotrwałej konsolidacji, może nieco krócej trwającej niż ta obecna, ale to też było około 2-2,5 miesiąca, wybił z okolicy 108 zł i zatrzymał się dopiero na 180, a więc akcje zaliczyły prawie 80% wzrost, który później został częściowo przygaszony, konsolidacja i wróciliśmy do bazy. Ktoś może powiedzieć, że to ruch pod widmo wolności, z jednej strony tak, ale z drugiej strony to dlaczego on był tak dynamiczny i w tak krótkim czasie się odbywał, a nie był na przykład rozłożony na 2 miesiące, więc ja uważam, że to też był właśnie short squeeze i być
może teraz na naszych oczach rysuje się kolejny z takim zasięgiem wzrostów, no przynajmniej w tej pierwszej kolejności to jest okolica 150 zł, ale może i po 170-180 się tutaj pokusimy. Jeżeli chodzi o ten poprzedni ruch wzrostowy, RSI przez moment doszło nawet do 85 punktów, ale ostatecznie, no z racji tego, że to był taki blitzkrieg, chciałoby się powiedzieć, z shortującymi, no to przez długi czas to RSI wcale nie było jakieś bardzo wysokie, a teraz, mimo że dopiero kilka sesji wzrostowych za nami, już mamy prawie 80 punktów, a więc tutaj nie należy popadać w jakiś hura optymizm, jeżeli chodzi o ten wzrost, bo może się pojawić jakaś sesja z gaszeniem tego ruchu wzrostowego, o tym pamiętajmy. A i mówiłem o tych dwóch short squeezeach, to jeszcze powiem o tym drugim. To był short squeeze, który miał miejsce chwilę po tych olbrzymich spadkach po premierze Cyberpunka 2077, jeszcze w końcówce 2020 roku. Wtedy mocny spadek z ATH przy 470 do okolicy 250, konsolidacja trwająca około 2 miesiące i na początku 2021 roku, w końcówce stycznia, kurs ruszył z 250 i w ciągu dosłownie 4 sesji giełdowych poszybował do 380, a więc kurs zaliczył wtedy 50% wzrost. 4 sesje, to wychodzi średnio 12,5% wzrostu na sesję. Tak się właśnie wyciska shorty. Natomiast, żeby była jasność, często objawem wyciskania shortów jest to, że po tym gwałtownym, dynamicznym ruchu wzrostowym przychodzi pora na gaszenie, więc miejmy to też na uwadze, nie popadajmy w jakiś hurra optymizm. Niemniej CD Projekt wygląda naprawdę dobrze i jest niemała szansa na to, że nawet jeżeli kurs nieznacznie zostanie przygaszony, to ten wzrost może być kontynuowany. Okolica 130 to jest ten, powiedzmy, opór, który na razie pokonaliśmy, ale niewykluczone, że on będzie nieco kurs blokował. Natomiast ja uważam, że perspektywy do dalszego mocnego wzrostu w tych najbliższych tygodniach z racji wyjścia górą z tego kanału konsolidacyjnego, pokonania tej zielonej strefy na wykresie jak najbardziej są duże i może nawet właśnie ta okolica 150 jeszcze w maju na akcjach się pojawi, co byłoby już takim szybkim, można powiedzieć, spełnieniem punktu docelowego, tej strefy docelowej dla akcji. Przypomnę jeszcze raz, że CD Projekt jest w typach na maj. No i też kiedy ten program z typami nagrywałem, no to kurs był 10% niżej, czy nawet 12% niżej, więc już od tego czasu można było też spokojnie jeszcze zainwestować i zdecydować się na kupno akcji i zarobek. Przypominam też, bo ktoś może mi powiedzieć, że no ale przecież miało nie być tak dobrze, ale przypominam warunek bazowy. Po to są te ograniczenia kanału konsolidacyjnego, żeby tak jak w przypadku KGHM-u wcześniej, tak teraz w przypadku CD Projektu, w przypadku wybicia górą przy zwiększonym wolumenie i utrzymania tego wyższego pułapu, no realizować ten scenariusz kupna, realizować ten mocny sygnał wzrostowy, no i zarabiać po prostu na pozycjach długich. Bo tak jak wcześniej widzieliśmy, że ten kurs był regularnie gaszony i trochę ryzykowne byłoby takie w ciemno angażowanie kapitału. Natomiast w sytuacji, w której widzieliśmy już te wysokie wolumeny w ramach pokonywania tej strefy oporowej, przede wszystkim ta sesja 6 maja z poniedziałku była kluczowa, kiedy to kurs ostatecznie nie został zgaszony i już śmiało parł do przodu i pokonał 120 zł, no to uważam, że właśnie ten sygnał po prostu trzeba było na rynku wykorzystać. Takie sygnały się oczywiście pojawiają, dlatego warto obserwować spółki przebywające przez długi czas w kanale konsolidacyjnym. Warto znać to dolne i górne ograniczenie tego kanału, no bo wtedy w przypadku wybicia którejś z tych stref jest realna szansa na mocniejszy ruch właśnie w danym kierunku na danych walorach. Drodzy widzowie, jeszcze raz przypominam o subskrypcjach 7727. Będę bardzo wdzięczny za to, że klikniecie tę subskrypcję z dzwoneczkiem, żeby być na bieżąco. Przypominam, że partnerem głównym kanału jest Saxo Bank ze swoją platformą Saxo Trader Go, gdzie między innymi w akcje CD Projekt możemy inwestować, jeżeli uważamy, że akcje są już zbyt drogie i chcielibyśmy zarobić na spadku, bo uważamy, że kurs zostanie zgaszony, no to wybieramy sobie tutaj zakładki akcje CFD, kraje, wybieramy sobie Polskę, wciskamy tutaj gotowe, szukamy CD Projektu, CD Projekt jest i tutaj za pomocą tego już instrumentu możemy akcję CD Projekt też na spadki rozgrywać, gdyby takie było nasze życzenie. A z racji niskich prowizji uważam, że handel na platformie partnera głównego naszego kanału jest po prostu dla Was opłacalny. Lepiej zaoszczędzić na prowizjach niż spekulować na rynku i płacić wysokie prowizje w domu czy biurze maklerskim. Ja Wam bardzo dziękuję za uwagę. Wyświetlam listę wspierających kanał z kwietnia, gdyby ktoś chciał
chciał dołączyć, no to oczywiście cały czas jest taka możliwość, gdyby ktoś chciał docenić tę moją pracę regularną wykonywaną na kanale, w opisie znajdziecie link, jest też w opisie link do naszej facebookowej grupy, do platformy Saxo oczywiście pod materiałem, a na zakończenie jeszcze raz przypominam o kciukach w górę, subskrypcjach, dzwoneczkiem, żeby być na bieżąco, napiszcie w komentarzach, co Wy myślicie o tym ruchu na CD Projekcie, czy Waszym zdaniem on będzie kontynuowany, czy to tylko sztuczna podbitka i już niebawem wracamy do bazy, bardzo jestem ciekawy Waszych opinii. Ja ze swojej strony bardzo dziękuję za uwagę, zapraszam do oglądania kolejnych materiałów na kanale, pozdrawiam i do usłyszenia.